przyszedłem z gadżetami. Kapustka pekińska. Kilka takich pozostałości. Wieczorny vlog z hodowli. Zobaczymy sobie, co tutaj słychać. Małżonka tutaj się nimi zajmuje ostatnio i je tu karmi. Bardzo ładnie, wszystko w porządku. Jak widzicie, zostało 5. Jeszcze w poprzednim odcinku było 7. Zredukowałem stado o 2 osobniki, gdyż już miały swoją masę. I zostawiłem 4 samice i 1 samca. Tutaj jest samczyk, ten szary właśnie. Samca poznać bardzo łatwo po zapachu moczu. Jego mocz jest bardziej, że tak powiem, daje i z jego klatki bardziej śmierdzi. Trochę mniejszy jest, mi się wydaje, niż inne. Samce są troszeczkę mniejsze niż samice i takie mi się wydaje bardziej popertane. No. Samiczka, samiczka i samiczka, jedna czarna. Ogólnie w planach miałem, że zostawię 3 samice, ale jedną zostawiłem tak na wszelki wypadek, gdyby się coś tam z samcem nie, że tak powiem, pogodziły. Oczywiście to nie jest samiec do mnożenia się tutaj z tymi samicami. Gdyż to jest rodzeństwo do 2 z nich bodajże, więc no nie może tak być. Samca zakupię nowego na wiosnę, a ten samczyk jest przeznaczony na święta. Już ma swoje, że tak powiem, przeznaczenie. Także świeże mięsko będzie. I co tutaj? Damy im te listeczki, aczkolwiek kapusty ogólnie nie daje, raczej królikom. Kapusta, liście śmierdzą, w klatkach zaraz zaczyna gnić. W szczególności to jest w lecie zauważalne, czy tam, o, jak jest cieplej. Także tu jeszcze damy. Nie dam im wszystkiego, bo trochę by było za dużo, mi się widzi. Tym bardziej, że damy im normalnie tutaj jeść. Pewnie miały już dawane dzisiaj, bo żona daje królikom. Damy im troszeczkę buraczka. No, one dostały już dzisiaj, więc teraz jeszcze kapustę, więc nie będziemy dawać dużo. Taki cienki plastereczek. 2 macie. Ty jesteś, musisz nabrać tu masę. Masz. Ciach. Samiczka i samiczka. Sianko, sianko. Sianko, ciach. I ciach. I ciach. No jak mówię, one już na pewno dzisiaj dostały jeść. Ten widzę ma. O, ten też ma. Dobra. Słomę widzę mają. Pościelone mają, także zajadają się tutaj. No, dzisiaj przekąska. No, ogólnie bardzo lubią króliki kapustę, no ale niekoniecznie kapusta może im sprzyjać, że tak powiem.
zjedzą. Tylko co im będzie później, nie? No. Ta samiczka mniejsza, taka mniejsza rasa, ale za to bardzo ładna, bardzo ładna. Ta sierść jest taka lśniąca i równa. Będą ładne króle, tym bardziej, że zamierzam kupić samca albo białego, szarego, albo właśnie biało-czarnego. Zobaczymy zresztą, co będzie też. Bo to tak różnie jest. No, duża samica. Duża samica. Ta jest chyba też duża jeszcze. Ta. Nie widać, bo ciemno. Za bardzo. No, a samczyk jeszcze 2 tygodnie. Dobrze mówię? No, 2 tygodnie. To jeszcze troszeczkę podrośnie. I tam w ramach wdzięczności przed świętami gdzieś tam pójdzie. Bo ja mam w zamrażarce przynajmniej kilka porcji jeszcze. Kilka, no może nawet więcej niż kilka. No wodę mają pewnie zamarzła, bo dzisiaj, no dokładnie, ale mają dostarczane codziennie coś mokrego, właśnie buraczka. Buraczka to zabiorę, żeby nie zamarzł. Także to, że wody nie mają, to w sumie im się tam nic nie stanie, aczkolwiek uruchomię te butelki teraz, bo butelki będą wygodniejsze na zimę niż te poidła. Butelkę jest dużo łatwiej zdemontować, zabrać, rozmrozić w wiadrze i wieczorem napełnić i podać. No, także na zimę trzeba będzie się troszeczkę przestawić. Zamarzły wszystkie. Jeszcze nie, tutaj nie zamarzło na przykład. Tutaj tak pół na pół. No. A ciekawe, czy temu leci w ogóle. Bo tak widzę, że zamarzło, nie zamarzło. Coś tam delikatnie leci. Czyli jeszcze nie zamarzło do końca. No, trzeba sobie jakoś radzić, nie? To tyle na dzisiaj. Do następnego. Hej.